Podpisaliśmy dzisiaj z dowódcą 10. Brygady Logistycznej, panem pułkownikiem Słodczykiem, umowę o współpracy pomiędzy Politechniką Opolską a Brygadą. Nie muszę chyba specjalnie wyjaśniać, że uczelnia, która jest w posiadaniu Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, jest właściwym partnerem dla 10. Brygady. Oprócz tego, że od lat 10. Brygada uczestniczy w naszych projektach, w szczególności w Festiwalu Nauki, widzimy teraz jeszcze większą możliwość współpracy, choćby we wzbogacaniu ścieżki dydaktycznej na kierunku logistyka. Jeśli fachowcy z wojska podzielą się swoim doświadczeniem zdobytym na wielu misjach, z całą pewnością bardzo to uszlachetni program, który oferujemy naszym studentom. Promocja wojska, działalności brygady w środowisku naukowym Politechniki Opolskiej. To jest pierwsza rzecz, którą my chcemy uzyskać. Jednocześnie, nie ukrywam, pozyskać absolwentów Politechniki Opolskiej do przyjęcia ich do pracy w szeregach 10. Brygady Logistycznej. Politechnika będzie miała możliwość, powiedzmy, w ramach 10. Brygady Logistycznej i naszych działań prowadzić choćby staże, praktyki własnych studentów, którzy obrali kierunek logistyka lub zarządzanie, ponieważ obydwie te dziedziny są w 10. Brygadzie Logistycznej realizowane na co dzień. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.